Okazję do niecodziennego spotkania miała młodzież z zespołu szkół sportowych w Ełku. Uczniów odwiedzili wielokrotni reprezentanci Polski w piłce siatkowej, Paweł Papke i Marcin Prus. Paweł Papke w narodowych barwach rozegrał 149 spotkań. To wielokrotny mistrz Polski, który z powodzeniem grał w europejskich pucharach. Po zakończeniu kariery oddał się działalności publicznej. Marcin Prus z kolei z biało-czerwonym orzełkiem na piersi rozegrał niemal 100 meczów. Mistrz Europy i świata juniorów, mający na koncie liczne sukcesy klubowe, swoją karierę zmuszony był zakończyć z powodu kontuzji. Obecnie jest dziennikarzem sportowym oraz ambasadorem Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Te funkcjonują w czterech ełckich podstawówkach, w tym w szkole sportowej. To inicjatywa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W ramach programu realizowane są szkolenia dzieci i młodzieży w minisiatkówce i siatkówce, przypomina Paweł Papke. W Ełku bardzo mocno rozwija się piłka siatkowa. Bardzo się z tego cieszę, że i władze samorządowe, ale też trenerzy i aktywiści wszystko robią, żeby tą dyscyplinę sportu ruszyć tutaj z miejsca. Parę lat temu powstał właśnie Siatkarski Ośrodek Szkolny, w którym szkolimy tą najbardziej uzdolnioną młodzież z Ełku. I z powiatu, ale też z województwa. Przyjechał dzisiaj do nas gość, Marcin Prus, mój wspaniały kolega z lat młodzieńczych i reprezentacji juniorskiej, i reprezentacji seniorskiej, który razem osiągnęliśmy wielkie sukcesy, jak choćby Mistrzostwo Świata Juniorów. Chcemy przez swoje osoby, przez pokazanie swojej ścieżki rozwoju, swojej przeszłości, która nam dała możliwość rozwijania się i dała przyszłość, pokazać dzieciakom, że przez sport można w życiu spełniać swoje marzenia, można w życiu powodować się, że się człowiek jest lepszy, można wtedy też działać na różnych niwach i polach sportowych. Także dajemy swoją osobą przykład, że tylko trzeba wystarczy chcieć, a te marzenia będą się spełniały. Marcin Prus opowiadał nie tylko o piłce siatkowej i o tym, jak osiągnąć sukces. Nawiązywał do zdrowego stylu życia, realizowania pasji czy wzajemnego szacunku. Co 3 dni jestem w innym miejscu w Polsce i staramy się dotrzeć do tego grona jak najszerszego. Natomiast fajne to jest, bo każde spotkanie jest inne. To jest zawsze spotkanie na żywym organizmie. Nigdy nie wiemy, co się tak w rzeczywistości wydarzy. Mimo już jest to oparte wokół jednego szablonu, jednak każde spotkanie jest wyjątkowe, bo przecież dzieciaki są wyjątkowe i w każdej szkole inne. Nie ulega wątpliwości. Mnóstwo wyjazdów, młodzież różna, czy widać wśród nich rzeczywiście pasję do siatkówki? U niektórych jak najbardziej. Wiadomo, że za naszych czasów też było tak, że nie wszyscy garnęli się do sportu. Natomiast naszym zadaniem jest popularyzacja, tak więc im więcej my zrobimy dla tych młodych ludzi, tym być może oni więcej z tego skorzystają. Wszystko wskazuje na to, że cel ten panom udało się osiągnąć. Młodzi z uwagą i zaciekawieniem przysłuchiwali się opowieściom. Z chęcią zadawali również czasem trudne pytania. Uczniowie zgodnie przyznali, że sportowcy wywarli na nich duże wrażenie i zmotywowali do wytężonej pracy. Najfajniejsze jest to, że opowiadaliśmy dzisiaj o moim ulubionym sporcie. No i chciałbym też w nim mieć najwięcej sukcesów. No też lubię piłkę, ale lepsze jest siatkówka. Największym marzeniem, żeby być, jakby to powiedzieć, reprezentantem Polski i mieć tam swoich przyjaciół z klasy. Najfajniejszym momentem było to, jak pan Marcin mnie zaprosił do siebie. I co zrobił? Kazał mi zamknąć oczy i wtedy dał mi medal. Jak się czułeś? Czułem się zaskoczony i naprawdę szczęśliwy. Ja też trenuję siatkówkę i chciałabym, żebym właśnie dążył do tego, co pan Marcin i pan Paweł zrobili. Czyli? W swoim życiu. Żeby pojechali na mistrzostwa i właśnie zdobyli puchar. Na zakończenie spotkania nie obyło się bez autografów i pamiątkowych zdjęć.